Dlaczego głoszę Ewangelię? Dlatego, że to jest najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Bóg w swojej łasce wyciągnął mnie z beznadziejnego życia, chociaż nie było to pijaństwo, nie były to narkotyki, nie była to bieda, ale była to bieda tutaj, wewnętrzna, duchowa. Z tego Bóg mnie wyciągnął i dał mi absolutnie nowe życie. Dlatego dzielę się tym, dlatego mówię o tym, dlatego robię to z pasją, robię to z radością, robię to z przekonaniem, że to On, żywy, święty Bóg, może zmienić Twoje życie. Jak je zmienić? Tak, że patrząc w lustro, nie poznasz siebie. Będziesz widział, będziesz widziała tę samą osobę, ale nie taką samą. Bo na tym polega Boże działanie. Bóg chce zradzać ludzi do nowego życia. Chce nas odmieniać wewnętrznie. Przestańcie wierzyć tym, którzy mówią, że jakąś religię Jezus założył. To są szaleńcy, którzy nie mają pojęcia, o czym mówią. Jezus nie przyszedł nam pomagać. Jezus nie przyszedł nam poprawiać jakości życia. Jezus nie przyszedł zmieniać nam religię. On przyszedł, aby dać Tobie, mnie, nowe życie. Życie, którym nigdy jeszcze nie żyłeś. Życie, o którym nigdy Ci się nawet nie marzyło, że takie istnieje. Życie, o którym nie masz żadnego pojęcia, bo nigdy go nie spotkałeś. To jest prawdziwe uczniostwo w Jezusie Chrystusie. Ewangelia ma moc, podkreślam, ma moc, aby zradzać ludzi do nowego życia. Jeśli ktoś Cię namawia do chodzenia do kościoła, zostaw to. To są bzdury. Jeśli ktoś Cię namawia do tego, żebyś był lepszy, zostań to. Zostaw to. I tak nie będziesz lepszy. Jeśli ktoś Ci głosi Ewangelię, to pamiętaj, że Jezus mówi do Ciebie o życiu, które dla Ciebie ma. Życiu, które całkowicie odmieni Twoje życie. Prawdziwe życie w Jezusie Chrystusie jest w Jego Słowie. Czytaj Jego Słowo i dowiedz się, co On ma dla Ciebie. Nie dla kogoś, co ma dla Ciebie. Mało tego, jeżeli On to ma dla Ciebie, to chłopie, babo, bierz to. Bierz to wszystkimi rękami, oczami, uszami, nogami, brzuchem, wszystkim, bo to jest życie.